Jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o siły zbrojne, to nie działają w pustej przestrzeni. W tej przestrzeni jest szereg dedykowanych na potrzeby resortu rozwiązań. Te rozwiązania są dopasowane do potrzeb zadań, które stoją przed żołnierzami, przed pracownikami resortu obrony narodowej. Również ma to miejsce w obszarze cyberbezpieczeństwa, kryptologii czy IT. Ale poza rozwiązaniami, które są oferowane stricte na potrzeby naszych żołnierzy, pracowników, również korzystamy z rozwiązań komercyjnych, aby z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa właściwie przygotować i zabezpieczyć przed oddziaływaniem przeciwników, przed różnego rodzaju incydentami, musimy te rozwiązania bardzo dobrze poznać. Naszą jako eksperckie centrum szkolenia funkcją jest dostarczenie odpowiednich kompetencji, zapewnienie odpowiedniej wiedzy, aby rozwiązania, które funkcjonują w resorcie obrony narodowej, były obsługiwane przez osoby o właściwych kompetencjach. Stąd też podpisaliśmy porozumienie z Microsoftem, porozumienie z Cisco, porozumienie z Palo Alto Networks, dlatego aby mieć dostęp do wiedzy, która nie jest stricte upubliczniona, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować szkolenia, dopasować naszą ofertę do realnych, rzeczywistych potrzeb naszych kolegów, którzy przede wszystkim funkcjonują w ramach CSIRT-u MON, instytucji mającej swoje umocowanie w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i działającym tak naprawdę przy Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, jak i też dla nowo tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.